Jesteśmy. Kurde, full auto. Moi drodzy. To ten leszcz, kurde. To jest ten pro też? Nie, dobra. Kurde, sorry. Sorry, ty nie miałeś dostać. Sorry za koło. Dwa miliony dla Reapera. Reaper. Transfer. Siemaneczko. Nie możesz wysłać 999999. Transfer. Nie możesz, Boże. Transfer. A nie prosi, bo ty pan do kobiet strzela bezbronnych? Boże, co oni tam, to jest koleś czy baba? Co się stało? Przepraszam. A to jest pani eskalacja, no, kurde. No pan do mnie strzela. Wyglądasz jak facet, a masz głos jak baba. To był przypadek, myślałem, ja że pan... Tylko kobieta, dżentelmeni się tak nie odzywają. Znam taką jedną, Lady Gonie. Więc jestem tolerancyjny. Chciałem powiedzieć, że myślałem, że ten, że... Że jesteś z tych pro. Pro leszczy. Nie, musimy, nie chodź, musimy uciekać. Ja biorę samochód, kurde, i jedziemy stąd tutaj. To weź na coś. A to kto to jest? Deformator. Wysłałeś do policjanta? Naprawdę do policjanta przylałem jeden kaka? Ja pierdolę. Kurde, miałem... jeszcze 1 milion, ja pierdolę. Poszło w pi... Sorry Reaper, kurde, za ten 1 milion, ale poszło. Będzie trzeba na kokę pojechać chyba po nocy. Ja muszę tu kiedyś wbić z goniem. Z Reaperem rano, tak 5 rano i przewieźmy kilka hemtów koki, to się odbijemy. Kopkusiu, dzięki, pozdrawiam. Matki oczywiście. Czekaj. Gdzie on jest tu? Reaper, kurde, no. Nie zbiedniałem od tego, powiem. 3. Transfer, kurde. A, bo to się, kurde. No nic, nie. Zapomoga, kurde, dla policji, będą mieli na helkę nową. O co wam chodzi, ludzie? Kurde. Co jest z wami nie tak? Idźcie pani naprawić koło, a nie mnie, kurde, gonicie. Widzicie, że potrzebuję pomocy, bo na zakręcie nie wyrobiła na zakręcie i zahaczyła o bankomat. Kobieta za kółkiem. Na kasę leci. Na kasę leci. I Marynka, idziemy gdzieś w krzaki. Ona się zastanawia, a ty... Zbierać marychę. O kurde, Kubik z ale tekstem. Kubik, nie wiem, czy wyrwę na taki tekst. Ale może cię zawsze będzie gonił, mówię. Dobra. Siadam do ciebie. Jedziemy razem. Tam ten proto już pewnie skargę pisze, że go zastrzeliłem bez powodu. A to jest ten leszcz, który mnie wcześniej skuł. Patrzcie, kurde. A kto w ogóle ze mną siedzi? Kto ze mną siedzi w pojeździe w ogóle? Patrzcie, ten typ jest podniesiony. Myślałem, że to jest leszczyk. Majster, nie słychać cię, nie wiem czemu. Może ja mam coś wyłączone? A, bo mi się gra zawiesiła. Jeszcze nie słychać? Majster, teraz cię słychać. No. Bo my w ogóle w złą stronę jedziemy, wiesz o tym? Nie. Kurde, musimy zawrócić, wiesz? Mamy w ogóle całkiem inną misję dzisiaj. A co chcesz robić? Majster, ja wiem, co ty chcesz robić. A to już jest inna sprawa, tak? Pamiętaj, 10 mniej, kurde, ratuje życie. Słucham, proszę pana. Pamiętaj to. Tu będziesz jechał 300, to 10 mniej nic ci nie da. Weź mi, majster, powiedz, na ile mnie poszukują teraz już, bo nie wiem. Gdzie to się sprawdza? Jeden naciśnij. Oh fuck. Ale uderzyłem, kurde. Na 380 tysięcy. Boże! Kurde, Oniek, no na pewno nie na taki. Na pewno nie na taki tekst.
Wiesz, jak chcę cię złapać? Czy ty mnie za kolanko trzymasz, majster, kurde? No, to co, jeszcze raz? Czy ty mnie trzymasz za kolanko? Czy gadasz sam do siebie? O co ci chodzi? No, bo się ja gadam czasem, wiesz? Nie no, 400 km. Dobra, a ty jedziemy, bo ty 400... mnie gdzieś wjeździesz, a ja nie wiem gdzie. 400 km. Jaki leszczyk, co? O, patrz, patrz. Dobre typy. Patrz ten samochód. Leszcze, kurde. Nie wiedzą, co to znaczy prawdziwa, kurde, prędkość bezpieczna. 90. A teraz przez miasto to pnie więcej niż 50. Majster, nie? Tak, i tak się zaraz robisz, pewnie. 300 na godzinkę, kurde, nie spróbuję polecieć. Tu nie ma się gdzie rozpędzać, wiecie? Za bardzo. Patrz, jakie krzaki tu rosną. Co ci te krzaki przypominają, co? A nie chcesz wiedzieć, a nie chcesz wiedzieć. Ja ci powiem, co mi te krzaki przypominają. To właśnie tutaj, jak byłem właśnie w tej miejscowości, Lady Gonia swoją pierwszą audycję w telewizji miała. W telewizji Show Up. To właśnie było tutaj. Dlatego kojarzę to miejsce z Lady Gonią. Takie mam wspomnienia. Dobra, a teraz mi powiedz, gdzie my jedziemy, bo ty nie wiedziesz. Bo jedziemy gdzieś? Nie chciałem ci mówić, żeby się nie zesrał w gacie, ale będzie grubo. Jedziemy na lotnisko. No to się zesrał. O Jezu, już się boję. Ty taką plażową... nie mam nic innego, przepraszam. Powiem ci, majster, że taką plażową stylówę masz. Spodnie, koszulka, kurde. Pasy, nie? Taki czarny, taki... A jak się ubierasz na co dzień? Bardziej jak taki Sebix? Dresik, jaki sportowy? Jestem rozebrany. Sportowe buty? No pewnie. Gdzie jest Elkutasik Konrad? No dobra, proszę. Widzicie, że przeżyję. Co, boisz się? No. Powiedz, czy się boisz, czy się nie boisz? Mam. Tutaj będzie samochód. Będziemy go, weźmiemy go na linę. Nie, to tylko kastrat. Czekajcie, garaż śmigłowców. No i co? Mokro, co? O, żeś kupił. Na bogato. Moi drodzy. Aha, mam mu otworzyć. Nie, czekaj, no otworzyłem mu. No to lecimy. Jesteś? Jestem. Będzie fajnie tutaj, wiesz? Tylko żeby... No, tylko żeby cię army nie wywaliło. Bo ja latać nie umiem. Już jest. Lecimy, moi drodzy, kurde. Też mamy takie rzeczy. GPS. Tego się nie spodziewałeś, co? Nie wiedziałeś, że mam heli. Patrz, jak tamci, co nas ścigali, już wracają. Patrz, patrz, patrz. Patrz, patrz, patrz na nich. Widzisz, jacy to są, kurde? No. Goście? To są te leszcze, co się tam rozbiły? Czy ktoś inny? To jest inny samochód. Kurde, ty bogaty jesteś, jak ty masz mohawk. Toż ty bogacz. Mohawkiem byśmy mogli złoto, diamenty dla dziewczyn, wszystko byśmy mogli. No. Coś leci nad nami. O, patrz, ktoś koło nas leci. To jest Reaper! On ma taki kurde, samochód jak my podczepiony. No właśnie, też tak zauważyłem. Sushi, bo spacja, nie, bo ja mam teraz strzelanie pod spacją. A może byś schował pod wozie, co? A ty co, taki kurde mądrala się znalazł od razu? Kto cię uczył niby latać? Dobra, lecimy. Lecimy sobie tutaj. Majster, jakąś historię byś nam opowiedział, bo tu przed nami długa droga trochę.
No, ja nie mam nic ciekawego od powiedzenia. Ale beczki z autem... Mówią, że beczki z autem nie zrobimy. No to dawaj, robimy, raz się żyje. Kurde, majster. Ale to nad kawalą zrobimy beczkę z autem, co? Co ty na to? No, dobra. Weź, bo go wysadzisz. Nie wiem, czy zrobię, nie zrobię. Jestem jak Lady Gonia, jak będzie 2000 widzów, to zrobię beczkę z autem. Ale tak jak jest 1700 na live, to nie chcę ryzykować. Więc i tak się przystawiam do tej beczki. Nie wiem, czy nie trzeba najpierw rozbujać samochodu. I dopiero wtedy machnąć, co? Co ty na to? No nie wiem. Nie jestem pewien. A powiedz mi, czego ty jesteś pewien? Nie wiem, tego, że umrzemy? Ach, kurde, majster. Powiem ci, że tak od razu sobie to pomyślałem jako odpowiedź, ale nie spodziewałem się, że na to wpadniesz. Śmierci jesteś pewien. No. Ale to możemy nie dziś umrzeć. Ciebie sobie nigdy nie zrobisz. Jak umierać, to tylko z tobą. Romantyczny jesteś czasem, majster, muszę ci powiedzieć. Daj motkę, beczka z altem. Kurde. To są znane mi rejony. Znasz je? Wiesz co? No, mniej więcej. Jeździłem tu na Herę. To ty jesteś czwarty zawodnik, ale tylko zbierałeś czy brałeś też? Jakie narkotyki brałeś? Albo są możliwe, jakieś, czy właśnie, czy są jakieś narkotyki, które nie płynęły w twoich żyłach jeszcze? Wszystko już płynęło, mówię to. Wszystko to możliwe. To wymieniaj. Zaraz sprawdzimy cię, czy nie ściemniasz. Jedno, przyściutko, mówię ci, wszystko to możliwe na tej wyspie. Powiedziałem wam, nie zrobię beczuni, jak nie będzie 2000 widzów na live, to nie będę ryzykował. Bo ten samochód mi wleci w ten samochód mi wleci w śmigła. Więc wolę nie ryzykować. A myślę, że nie będzie 2000 na live ludzi, bo już jest późno, dlatego czuję się bezpieczny. O Boże. A na żółwiach kiedyś byłeś? Tak. I co, jak się łowiło? Pojebiście. Takim głosem, jak nie przekonujesz mnie. No, bo za pierwszym razem się udusiłem, bo zapomniałem tego aparatu oddechowego. Nie zauważyłeś, że się dusisz? Nie zdążyłem wypłynąć. Bo na tyle głęboko. Bo ty jesteś jeszcze młody człowiek jesteś. Banan B jest nowym subem. Dzięki Banan B. Kurde, dźwięk suba dla banana. Dźwięk suba dla banana. Moi drodzy, ja bym jeszcze tylko odświeżył okno z live'em. Znaczy okno z grom. Muszę ci powiedzieć, że dzisiaj to nie policjant utopił. Co ty gadasz? Ale jak to zrobił? Zakuł mnie i do wody wsadził. Patrzcie, Damian jest na serwerze. Damian jest. Wiesz, że Damian jest w policji? To mam się bać. Dzięki, kurde, za tego suba. Lecę heleczką tutaj. Wol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 o. Wolololololololo. Jebać Damiana. Nad kawalą chcesz beczkę zrobić, tak? Nie zrobię. Powiedziałem, że jak nie będzie 2000 widzów, to nie robię beczki, wiesz? No to ja bym proponował najpierw auto zrobić. Ja widzisz, o to właśnie jak o to chodzi, że beczka z autem, nie? Beczka z autem.
To chcesz umrzeć, tak? Aż tak. A co, nie zrobimy z autem? Nie, no zrobimy. Może nikt jeszcze nie próbował? Chyba już. No, ja na pewno nie próbowałem. Zawsze coś nowego. Jeszcze 200 widzów do beczki nam zostało. Coś obok nas przelecił. Przeleciało coś obok nas? Tak, a to Reaper jest. A zobacz, a Reaper cały czas za nami leci. On chce nam ten. Może chcesz też beczkę zrobić. No, taka podwójna to już będzie ciekawie. No, to by było, kurde. A pojedyncza z samochodem nie będzie już ciekawie? Nie widziałem, jak to wygląda, więc też. Ale beczkę robimy, czy kurde, czy przewrót? Garbus, dzięki za suba. Kurde. A no nie wiem, to od ciebie zależy. Sub Drain. To jest normalnie drugi sub. Sub hype. Ulololololololol. Musimy zwiększyć naszą wysokość, wiesz? Aj, tak umrzemy. No, ty nie bądź tego taki pewien. Teraz stajemy w miejscu i czekamy. Czy będzie odpowiednia ilość widzów, czy nie będzie odpowiedniej ilości widzów, żeby wykonać beczki śmierci? Czekamy. Otworzę rampę z tyłu. O, popatrz, otworzyła się naprawdę. Close ramp. Reaper, czy ty naprawdę chcesz robić z tym beczkę znów 3 miliony w plecy? Caps Lock 233 to nowy, normalnie resub, czyli stary sub. Ale nowy ma. Lulululula, dzięki Caps Lock. Kurde, Reaper, czek, napiszę mu SMS-a, że się uda. MR. Uda się na pewno. Wyślę SMS-a Reaperowi. So, jeśli ktoś chce mieć zjebaną psychę, to oglądać teledysk zaczyna się od... Ale jaki teledysk, Abanos? Nie wiem, o co chodzi. Subhype. Ile tam widzów masz? Kurde, teraz. 1900 prawie. Jeszcze 100. Ale... No dobra. Co ty na to? Co? No ja jestem za tym, żebyśmy zrobili tą beczkę. A co jeśli zginiemy, majster? Jako kogo nas zapamiętają? Jako bohaterów? No. Czy jako szaleńców? Tak. Jako samobójców. Jako, kurde, gości najlepszych na świecie. Czuję to. No, też to czuję. Będziesz o tym opowiadał swoim dzieciom. Chociaż ty lubisz chłopców, może nie, nigdy nie będziesz miał dzieci. W tej ciemności nawet nie widać, że jesteś murzynem, wiesz? No. Dobrze się z tym czujesz, czy źle? Wiesz, mogę udawać ninja. Możesz się kryć w mroku. No, wiesz? Wiesz, dlaczego jestem czarny? Dokładnie. No, moi drodzy, kurde. Nie uzbieramy chyba tych 2000 widzów, żeby zrobić beczkę. Zobacz, jak ładnie koło nas jest. Po Reaper prawej. Też chce chyba coś zrobić beczkę. Może on pierwszy powinien zrobić beczkę. Zobaczyć, jak będę umierał. Będzie wyglądała moja śmierć. Moi drodzy, no kurde, słowo się rzekło. Co będzie na 2K, Goniu się pyta. Beczka będzie z samochodem podszczepionym. Jeszcze nie ma, czekamy ciągle. Jeszcze 100 widzów musi być i zrobimy. Okej.
A w ogóle Goniu powiedział swojego czasu, i to było dość niedawno, że na 3000 Lady Gonia podpala streama naszą łapie. Ale to na przyszłość, to będzie trzeba się kiedyś umówić. No, czekamy ciągle. Silnik już mi się, kurde, już mi się paliwo chyba kończy. Około 50, nie? Pokaz lotniczy nad Kawalą. Będzie beczka z podczepionym samochodem. Double beczka. Co moi? Gdzie dwa? A jest! 2026! Dobra, moi drodzy, kurde, udało wam się. Jak? Udało wam się! Udało się! A, nie tu. Tutaj miałem krzyknąć. Udało się! Draseczka jest tutaj. A to ma być beczka? Prawdziwa beczka, czy ten? Nie. Dobra, moi prawdziwa drodzy, beczka, dawaj. No nie, bo beczka jest w prawo prawdziwa, a to będzie pętelka, wiesz? 300 na godzinę, pokaz lotniczy! Dobra, wszystko jedno, rób! Waluju. Mam lagi, ale widzę. O kurwa, spada, nie! Nie, spadł na nas! Ojoj, ojoj. Za mało się rozbujaliśmy. Siła odśrodkowa była za mała. Siła odśrodkowa była za mała. Mówiłem od razu Reaperowi, że to się tak skończy. Kurde, Reaper coś napisał. Reaper, udało się mi. Reaper! Nikt nie widział, kurde, bo on pewnie w prawo robił. Ale jebło. Ej, ale było spoko. Może Reaper nas weźmie, teraz to, no, to weźmiemy do Reapera, wsiądziemy, co? Moi drodzy, to teraz wsiądziemy do Reapera. I jak wsiądziemy do Reapera, to Reaper nam pokaże, jak on robi beczkę. On ma orkę trochę mniejszy. Kurde. Taki dobry helikopter się zmarnował. Czekaj, zaraz mu napiszę SMS-a. Reaper. Telefon, Reaper. Reaper. Weź, czekajcie, weź nas z zamku. Pokażesz, jak to się robi. Aha, na boisku, dobra. Moi drodzy, czeka na boisku koło rynku. Reaper, gdzie jest boisko koło rynku? Tam. U góry nad czatem pisze Sushibo, a po prawej masz tą listę, kliknij, a to do mnie coś pisze. Nie, to nie do mnie. Konkurs na najlepszą beczunię. Wiesz, Aga, ile kosztuje taki helikopter, który żeśmy zroniszczyli? Nikt się nie odważy na tym serwerze zrobić beczki. Tylko Reaper. I ja, bo on mi dał kasę. Trzeba uważać, bo już kurde pały jadą. Suki już się zbliżają. Ciśniemy lewą tutaj. Gdzie on czeka na tym? Kurde, nie ma go. Antifa to nowy sub. Dzięki, Antifa. Subscribe. O kurde, selekcja, nie! Nie! Policja! I to ten jest całkiem dobry nawet. Wiecie, ten potrafi strzelać. No, zupiec stąd. Uciekam! Uciekam! Uciekać. Selekcja mi, kurde. Musimy do orki wsiąść. Reaper. Gangi. Gdzie jest Reaper? Na zamku, będzie tam lepiej. Nie, nie! Reaper, nie na zamku! Tu na pole biegnij! Biegnij w... Nie mam teraz czasu na takie drobnostki, jak miłość. Reaper, leć w stronę miedzi. Nie, leć na szpital.
Leć na szpital, Reaper, szpital! Hasło, szpital! Reaper, szpital! Już tam wbijam! Selekcja, kurde, a się pojawił, masakra. So, wejdź na TS po live, na kanał projektorów, mam sprawę. Na pewno, nie mam co robić. Veronus jakiś mnie będzie, kurde, zapraszał. Ale zrobiłeś beczkę, czy beczkę do tyłu? No taką beczkę, w sensie, o, taką pętlę do tyłu. A, dobra, ogonem to jest tyłu. Pętla, no dobra, jak ale zrobiłeś, ja chcę to zobaczyć. Boże, nie wiem czy mi to wyjdzie drugi raz. Mi się wydaje, że to siła odśrodkowa poszła, że ty musisz chyba się no dobrze rozpędzić, kurde, do przodu. No bo miałeś mohołka, a mohołkiem to się nie da, tak, bo mohołk to jest, kurde, bestia, za duże. Zobaczymy. Jeśli ci się to uda, zobaczymy. To tłum oszaleje po prostu. Boże, tak, taki stres. Kawala, patrz w niebo. To duża wysokość. Pokazy lotnicze. Nie musimy się... Kurde. No i rozpęd. Nie musimy się trochę właśnie oddalić, no właśnie. No właśnie, musimy rozpęd wziąć trochę. A się to bo on żeby tylko drugi raz się do wiatra nie rozłączyła, bo chyba mi się popłakał po prostu. Żeby to się nie rozłączyło? Żeby mi się klawiatura nie rozłączyła, bo wcześniej mi się klawiatura. Jak coś to ja mogę przejąć stery. Tylko krzycz. Dobra, odblokowałem stery. Jak będziemy niebezpiecznie, nie wiem co robić, to nie wiem czy zdążę przejąć. Jak coś to. Krzycz mów. Giniemy! Dobra. 3, 2, 1. Kurde, jestem na to gotów. A i teraz się rozpędza, żeby siłę odśrodkową. O, no tak, no to tak, to co innego. Ja chciałem w tam slow motion zrobić, po prostu wylądował mi na tym, na brzuchu. Prędkość 300. Boże, no śmierć kurde, się zbliża, śmierć! Nie! O ja jebie. Upadliśmy, kurde. Jeb! Ale poszło. Reaper już nie ma helki, będę musiała kasę przelać. Reaper 2 na 10. Gdzie te pokazy? Ktoś się pyta na czacie, gdzie te pokazy, moi drodzy? Kurde, w kawali są pokazy. Jaka jazda? Ale akcja. Kurde, tyle pieniędzy zmarnować. Poszło, będzie trzeba kokę wozić cały ranek, żeby odrobić straty. Tu się chyba nie przy śmierci nie zerują czyny, wiecie? Nie mam pojęcia, to tak chyba było ostatnio i się właśnie przestraszyłem. No, kurde, zdarza się. Zdarza się nawet najlepszym, powiem wam. Trochę żeśmy sobie popatrzyli, czy mi się zerowały czyny. A, jestem kurde, to co pojechał, co ja przed tą selekcją uciekałem jak leszczyk. U, moja miłość, odrzuciłeś, general. Życie. To jakiś koleś idzie. Selekcja odlatuje.
To było... ładne... Co tam gada ten majster? A ten głupi po co wylądował na środku do placu? Dziewięć, 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 dziewięć. Boże, a mogło być tak dobrze. Coś tu poszło nie tak. Ja nie wiem po prostu, co tu poszło nie tak. Ja wiem, co mi wcześniej poszło. Co pan mi robi? Nie Adrian, kurde, Reaper. Masz Reaper, ale już nie marnujemy pieniędzy, bo nam zabraknie kiedyś. Dobra. Co, to było piękne. Proszę. Ten ktoś strzela. Ojoj. Ja mamy go własnym ciałem, zostaw go. Nie, to. Czemu on do mnie strzela? Ty policyjny ścierwo. Sytuacja JP. Ej, a co to on mnie skuwa w ogóle? Przecież ja jestem niewinny. Selekcja. Za co ja jestem skuty, jak ty, ja nic nie zrobiłem? Co ty robisz, selekcja? Ja jestem poszukiwany? Najbardziej na świecie. Co? Pomóż cię, pamiętaj. Inspektorze, zapamiętasz mnie. Jednak pomyłka. No jednak pomyłka, no. Chyba usłyszał nas w streamie, że jesteś poszukiwany. Kurwa. No chyba, że pomyłka, panie. Jak jestem, kurde, czysty jak łza, bardziej kryształowego obywatela tutaj nie było jeszcze. Na tej wyspie. Boże, ja też muszę cierpieć. Przyjazno muszę cierpieć za pachołek i za niewinność. Dokładnie. Za pachołek! Zaraz się zatrzymałem. Za pachołek! Będziesz dyskutował, majster. Dokładnie, majster to jest murzyn taki nasz. Znowu za niewinność po prostu. Nie chcę nic mówić, ale najlepsze chwile swojego życia majster spędził właśnie w więzieniu z chłopakami. Nie majster? 3 metry ode mnie. Pewnie, więzienie to mój drugi dom. Selekcja dał mnie, czy ty masz nas rozpuść? A czemu ja tam? Czemu pan mnie zamknął? Patrzcie, tego tam bierze już. Pał, pamiętaj, razem. Proszę go nie brać, my wszystko widzimy i tak. Jeszcze jedno brzydkie słowo. Ale widzisz, on go wziął na bok i będzie robił różne rzeczy. Cześć, policjantów, on jest niewinny. O, jestem niewinny! Ja nic nie zrobiłem! Winny! Boże, to jest najlepsza akcja w ogóle. Nikt nic nie zrobił, a 5 osób stoi skutych. Jak tak może być? Czemu tak? Ja znowu za niewinność, selekcja. Co ty mi znowu będziesz robił? Widziałeś, selekcja, podziwiałeś beczkę, kurde, z feedbackiem? Czy ty to widziałeś? Nie. Właśnie, czy on to widział? No to kurde, to żałuj, że nie widziałeś. Żałuj, że nie widziałeś, bo to się nie powtórzy, bo już nie mamy pieniędzy. Nie żałuję, był piękny pokaz. To się już nie powtórzy, to było jedyne w swoim rodzaju po prostu. Ciekawe, czy Kusiu widział pokaz beczkę. Słyszysz, Kusiu, to się nie powtórzy, już nigdy tego nie zobaczysz. Pokaz lotniczy, kurde. Przegapiliście, to był Kawala Air Show 2015. Red Bull normalnie, to jest Red Bulla, patrzcie. Chodźcie chłop, bierzcie samochody, zrobimy sobie wyścigi jakieś fajne. A ja mnie nie chcę na samochód. Wyścigi. Jak ktoś zostawi jakiś czarny pojazd na miejscu. No to nie jest mój, po co się do niego przyklejacie? Jak pobiegli. Ale pobiegliście, kurde. Jak muchy do kupy. Ale już myśleli. Tego też panie z tym murzynem lepiej. Ja tak proponuję policji ten samochód zgarnąć może z miejsca. Bycie coś pożytecznego byście coś zrobili. Momencik. Pan wolno chodzi coś. A jest, dobra, spoko. Co to jest ten beściak? Majster to jest cwaniak. Ten samochód jeszcze stoi czy nie stoi, bo nie widzę? Który to jest taki cwaniak? Ja nie wiem kogo to. No, to jest mój kurde sportowy. Nie. Co dawaj, otwieraj. Szerokości panowie. Dobra. To są moi niewolnicy teraz. To są moi niewolnicy, Reaper. Chcesz jednego?
Sprzedaję całą trójkę na raz. Czekaj, czekaj. Kurde. Tak po prostu, wciskam ich sobie do środka. Jak stoją, to oni mogą być... Teraz nawet nie muszę im szybę otwierać, ani nalać wody do miski. Uczyjmy z tego dobry pożytek. Co tam, chłopaki? Jak wam się siedzi, co? Jakie jajka na gorąco, jak jest noc, chłopie? Światełka, panie kolego, światełka. Nie zapalił. Co za koleś, bez świateł jeździ. Złapać tego przestępcę! Weź czarną ucha. Czarny jest najlepszy. Mówię ci. Co to tam majster gada? To ja... Co się... Halo? Panie kapitanie? Porobieni, co? Porobieni. Kurde. Nie rozumiem, co pan mówi, strasznie pana przerywa. Jąkała jakiś. Co tu się w ogóle stało? Tak to jest, jak ktoś bez zaproszenia wsiada do moich samochodów. Co w związku z tym? Teraz możemy... Teraz możemy jechać. Dobrze, jedźmy. No, już wypadek strzela. Kurde, już mu się światełka, kurde. To, że ten Alt jest taki spokojny. A tamtych musiałem typów zamknąć, no. Zamknąłem, 10% serwera zamknąłem w samochodzie i niech siedzą tam teraz. Cię nauczą, żeby nie wchodzić. Usuwają go. Jedziemy. Usuwają i się wyciągnęli. No musimy nie wiem, jechać na przygodę. Na przygodę jakąś? To czekaj. Coś nad nami lata w ogóle non stop, co to jest? Nie wiem, jakieś... Boże, jakaś policja znowu. Boże, oni nas pewnie chcą skuć znów za nic. No, bo nie wiem, to znowu będziemy siedzieć. No, nie wiem. Ten Adis po prostu... A, tu się coś dzieje, to... popatrz. To jest drach, kurwa. Idziemy sprawdzić. Idziemy sprawdzić. No co się stało? A, to znów pani. Nie stało, witam. No. Przypał się stał na pewno. Tak to jest, jak policja lata. Halo, panie policjancie, proszę wyjść. Za co pani została zatrzymana? Boże, Kusiu. Kusiu, co? Co się stało? Powiedz, od razu mów. Rozwiążemy ten problem. Panie ekscelencjo, ma problem. Trzeba wiesz, no zagadnij. Ze światłami pewnie, ale widzę... Ja wiem za to. Ja za co? Zatrzymałem się światełka i pan miły policjant mi tutaj zwrócił uwagę, że mi nie świecą. A ci policjanci są nieźli, popatrz. Nie sprawdzi nawet, że tu są dowody, że doszło do strzelaniny, bo cała szyba jest w dziurach poszczałowych. Od tego to w ogóle nie zauważy, a o światła to się czepi, nie? No, za światełka tylko hajsika tutaj. Chyba o moje bezpieczeństwo chodzi, proszę pana. Panowie, macie dodatki. Allah Akbar! Co? Chwila, bo Waldemar, co? Co pan policjant mówił? Macie panowie zadatki na inspektorów, naprawdę. Wiem, ja znam księdza Mateusza i detektywa Bogdana, zawsze oglądałem ich serial. Szkoda, że przerwali na tajemnicy kryształowej, znaczy złotej czaszki.
ostatni odcinek cię nie dokończył, nie wiadomo. Co, a ty to taki bogaty, że miliona dziewczyna? A, to ty od miliona, a, Boże. A, bo to dla zapomoga dla policji. O, no to gitara, no całe policjanty na samochody będą przeznaczone. Te dopki wszystkie. Wpiszesz się na listę doroczyńców. No to proszę mnie tam wymienić, ja na samej górze, że największe wsparcie, kurde, dla policji, kto tutaj załatwił. No, złote lisie. Halo? Boże, to tajniak. Boże, tajniaku, Waldemar, a ja znam tajniaków, tajniak był ostatnio, jakiś tajniak z nami tu był. Co się stało, panie szeregowy? Konrad, to tajniak. Waldemar, gdzie jest Leszczyk? Nie wiem, gdzieś się skifrał, chyba w więzieniu siedzi. W razie, co tu się dzieje? Boże, jak tu tłoczno wszędzie wykopane. Ja sobie się żegnam. Proszę, niech pani na chwilę poczeka jeszcze. Pana, ja. Proszę, jakieś chodzi o policyjne kolejne czekanie. Czekaj, niech pani ekscelencja się nachyli tutaj na mapkę na chwilę. Żebym ja się panu zaraz nie nachyliła, proszę pana. Ojeju. Czekajcie. Boże, czy my teraz konsumujemy to? Czekajcie, poproszę do samochodów, wszyscy do samochodów. Samochodów. Proszę się przygotować. Wiesz, co masz z tym zrobić. Wiem. Wow! Marihuana! Strzelanie do nas. Ale poszło, co? Aaaa! Jezu, jak... Weszło! Boże, jaki jazzbej! Ale mi weszło! Czerwony... Boże, jaki jazzbej! Czerwone kolory i zielone i pomarańczowe... Czy oni nas ścigają? Ścigają nas, ale w dymie nas nigdy nie zobaczą. W dymie prawidłowości. Nic nie widzę! Nic nie widziałem! Boże, zaszło mi, oczy mi zaszły! Beztlenowym, czarnym! Boże, w pole, Jezu, ale to był manewr. Porobiłem ich jak małe dzieci. Porobieni. Jeszcze jedną odpalamy. Ja prowadzę, odpalaj ty. Odpalam. Jedziemy. Drogi. Cytunią. Wziąłem dwie naraz. Dwa skręty naraz poszły. Boże. Cytunią. Ja kurde! Nigdy nas nie złapią! O kurde! Nigdy żywcem! Boże, murek! Wywaliłem, zgubiłem czarno! Boże, co najgorsze momenty! To są najgorsze momenty, dokładnie, kiedy nie widać, kurde! A jak są kolory, to są najlepsze! Boże, patrz na księżyc, co się z nim dzieje! On lata w kosmosie! On lata! Teleportuje się! Ale jasno się zrobiło! Jezu, patrz jak on wdycha ten dymek! Zarzuciłem jeszcze jednego! Jeszcze jeden! Daję... O nie! Wywinąłem ich! Nie! Nie! Zabili nas! Nie! Zabili nas! Co za ludzie! Ale wyminąłem ich, widzieliście? Kurde, mogę się wrypać w ten helikopter, to byłby lepszy efekt. A myślałem, że jeszcze przeżyję, wiecie? Księżyc lata! Kurde! Ale wydaje mi się, że nam jeszcze nas trzyma, co? Boże, jak trzepie! Aaa, patrzcie! Kurde, weszło! Po ciemku wyminąłem, no. Na pamięć, kurde. Ale da kutazik ze mnie. Porobieni policjanci, kurde. Skrillex. Poszło, kurde, marihuanen, moi drodzy. Ale weszło. Nie wiem, co z Reaperem, czy on żyje. Boże.
Może jeszcze coś zostało na ziemi. Może jeszcze. Może jeszcze chociaż jeden jointik. Kostek. Masz coś? Nie, tutaj leży, tutaj jakaś torba tu leży. Czekaj. Twoja? No właśnie nie umiem jej podnieść. Kurde, jak coś wyminęłeś. No wiem, wiem właśnie, tylko kurde nie umiem podnieść tego towaru. O kurde, ktoś odpalił. Ja nie mogę. Waldemar. Waldemar na bogato, widzę, że się bawi. No. Jest, mam. Tam jest jeszcze nasz samochód, czekajcie. Nie wiem, czy Reaper nie poszedł spać. Znowu mnie zamkniesz? Nie, Kostek. Zdałeś egzamin, kurde. A, super. Czy jest jeszcze Reaper z nami tu? Jak myślisz? Jest w mieście gdzieś Reaper? Chyba jest. Widziałem go, ale może. Nie ma go już. Czekajcie. Kostek. Będziemy dealerami teraz. No dobra. Nigdy tego nie robiłem. Jestem kopiec. Wrypał się w typa. Wrypał się tam w typan z tyłu. I co teraz będzie? Nie wiesz, jak się zostaje dealerem? A, Reaper poszedł spać. No nie. Co się stało? To co ja zrobiłem? Kucham kusia. A poszło! Kurde! Nie! Uciekaj! Uciekaj! Nic nie widzę! Uciekam! Musimy się schować. Chodź się w gyros schowajmy. Ale ciemno. I na ziemię, i na ziemię. Na ziemię. Nie widzą nas. Stary. Masz towar, jakbyś się za bardzo zestresował. Dobra. Dajesz. Uciekamy, zmiana miejsca. Gdzie jesteś, Kostek? Halo? A, tu jesteś, kurde. Chodź na szpital, powiemy, że to medyczna. Boże, tu jakiś trup jest. Nie możesz okradać trupów, a to słabe jest. Co tam się dzieje? Myślisz, że jeszcze nas ścigają? Halo, Kostek. Kostek. Kostek, żyj! O kurwa. O nie, tylko nie to.
Wypalę wszystko. Kurwa, kostek zginął chyba na schodach, wiecie? Aj, on mnie ściga teraz, ten policjant. O fuck, tu jeszcze jeden. Nie, ciemno! Nie wiem, gdzie jestem. O kurwa, jak jasno, zielono! Ono! Nic nie widzę! Gonią nas, czy nie? Ja pierdolę, czekajcie, ale weszło! Czekaj, teraz nas nie mają za co złapać. Szybko po samochód sportowy i uciekamy. Panowie. I szybko. Panowie. Szybka ucieczka. Szybka ucieczka. Skakuj! Halo. Patrzcie. Ja już na pełnym legalu sobie jedziemy teraz. Hehe. Wolność. O kurde, a to co? Wiem, gdzie się ukryje. Moi drodzy, w kościele. W kościele się ukryjemy. Chodźmy wszyscy. Myślę, że jak zaśpiewam jakąś kolędę, to mnie zostawią w spokoju. Zresztą powiem, że nie mają na mnie nic. Nawet mnie nie mają za co ścigać. Światła zapalone, wszystko spoko. Zaparkuję ładnie na trawniku. Czekajcie, będę się modlił. Będę się modlił, nic mi nie zrobi. Będę leżał krzyżem przed ołtarzem. A la la la. On mnie naprawdę nie zauważył? I pobiegł dalej? Nie wierzę, czekajcie. Panie Boże, dziękuję. Dziękuję za tą obronę. Dzień dobry. Przed pan też na mszę? Jeszcze się nie zaczęła. Ja na razie leżę krzyżem, tak jak zawsze to robię. Codziennie chodzę na msze święte. O, bije dzwon. Bije dzwon właśnie. Proszę się nie krępować, policjanci też mogą chodzić do kościoła. Słyszy pan, jak dużo ludzi już przyszło na msze? No słyszę. 12 skąd? Się zbliża. No, 12, zawsze... Zawsze o 12 właśnie msza jest i dlatego wszyscy przychodzą tu. Nawet policjanci wszyscy, ale super. Nie wiedziałem, że kościół to jest jednak taka miejsce, gdzie mogą się, że każdy może być normalnie. Majster? Panie majster, proszę nie biegać po suficie. Czy pan majster będzie... Czy majster będziesz prowadził mszę? A co panowie tutaj robią? Przyszliśmy właśnie na ten, no, na tą mszę. Chce pan prowadzić mszę? Amen. Proszę się ustawić już w tych, w ławach siąść. Wasze dusze. Chwila, wszyscy najpierw muszą się ustawić. Kto prowadzi mszę, bo nie wiem. Na kolanka, panowie. Nie wiem. Może ty są, co? Ja nie prowadzę nigdy mszy. Udzieliście mi powiedzi, bo mam dużo grzechów. Nie! Zamknąć uszy! Zamknąć uszy! Boże, to był chyba Duch Święty! To jest religia i odpowiedź.
Bóg nas wyświecił. Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj i jak sami widzieliście, Duch Święty wstąpił w każdego z nas. Widzieliście tą biel? Tak, widziałem tu drapenkę. To był znak. Majster, albo ty jesteś księdzem, albo ja. To ty bądź księdzem, no. To ty. No bądź księdzem, no wstałeś, chciałeś być księdzem, to bądź księdzem. Z zawodu, mogę ja być? Ja nic nie widzę jeszcze. Panie Soł, ja jestem księdzem z zawodu. To proszę, proszę prowadzić. Dobra. A ty, majster, siadaj, kurde. W tym momencie, majster, masz usiąść. Aby obalić propagandę policyjną. Majster, siadaj, bo ty nie możesz być, bo ty jak masz być księdzem, to nie jesteś, a jak nie masz być, to łazisz. Żebyśmy nie obalili wam propagandy z tym. Generał! Powstańcy wierzący. O, wstałem. Ej, biorą mnie z dwóch stron, weź. Niech wszyscy wierzący z Boga Wszechmogącego powstaną. To ja. To pedał. Panie kolej, czapkę pan zdejmie, w kościele pan jest. Właśnie, kurde. Koleś, kolejdź. Co to za manierę? A Kusiu też byś ściągnął, kurde, czapkę. Nie pamiętam. Kusiu, czapeczka. Przejdźmy już do kazania, panie generale. Ja nie lubię nigdy tego, co się powtarza. Lubię kazania. Ej, weźcie się odsuńcie, bo tu nie można. Módlmy się dzisiaj za zaginiony samolot i inny lotniczy, który zaginął w Indonezji. Co za akcja? Zaszczycmy ich minutą ciszy. Co pedał? A moglibyśmy się pomodlić za policję? Żeby Duch Święty im rozumu dodał? Pana szeregowca Kusia, do pana aspiranta, do pana kapitana i wszystkich innych, którzy zamknęli sobie za pachołek. A później też zamknęli za kupaki? No i co? Niezręczna cisza, generale. Co to za msza? Mamy co podziękować. Mamy podziękować policjantom? Czy co? Bo nie wiem już. Nie wiem, co słyszałem. Dziękujmy im. Każdemu po kolei. Ja proszę. Ryszowski pedał! Ja proszę cię o wyczyto. Proszę cię o wyczyto, panie. On już myśli, że już jest ten. Ale ja wiem, że Kusiu ma grzech na swoim sumieniu, a nie był u spowiedzi jeszcze. W tym momencie zastąpi mnie mój ministrant Majster, a ja udzielę spowiedzi wszystkim, którzy popełnili grzechy. Panie ministrancie Majster... Ja bym chciał się wyspowiadać jako pierwszy, żeby dać przykład innym. Dobrze, proszę za mną. Panie Majster, proszę prowadzić. Mam prowadzić. Gdzie jest konfesjonał? Tu po lewo? Gdzie jest konfesjonał? Tu jest konfesjonał w rogu? Za dobrą służbę. Wychronią nas przed złem. Tu jest konfesjonał? I pan Józef, niech pan panie księżu, to jest kościół, proszę pana. Ale czy jest tajemnica spowiedzi? Czy nikt się nie dowie o tym, co mówię teraz do pana? Nikt się nie dowie. Zaufaj, nikt się nie dowie. Okej, dobra. Mam nadzieję, że nikt nie podsłuchuje. Chciałem powiedzieć, że bardzo zgrzeszyłem. Wyzywałem policję od pedałów i zjebów. Za odważną służbę. Nawet jak nic nie zrobili. I za poświęcenie dla narodu Altis. Mam głośniej mówić? Mówię, że od pedałów ich wyzywałem, tych policjantów. Taki jest mój grzech. Chciałem się właśnie z tego wyspowiadać. Co jeszcze? Co więcej? Ogólnie prowadziłem przeciwko nim kampanię JP. Uczcimy to minutą ciszy i aby dalej tak pracowali. I nakłaniałem wszystkich młodych, żeby po prostu... Mogę to powiedzieć? W konfesjonale czy nie? Powiedziałem, jebać policję! Tak krzyczałem, ale teraz się chciałem z tego wyspowiadać. Dobra, koniec minuty ciszy, panowie. Na 100% powiedziałem. Wszyscy policjanci, którzy... No to słyszeli, wybaczyli. Teraz oddaję. Tak, mam wybaczone? Dobra. Ma pan wybaczone. Wychodzę z konfesjonału. Moi drodzy! Ale się czuję oczyszczony. Kto następny idzie do konfesjonału? Proszę kolejnego. Ja chcę. Kutny synu. Się mam położyć czy kłaść? Bo ja do tych policjantów chciałem JP
i od pedałów, i od gejów ich wyzywałeś, to jest ty. Proszę dalej, mów. I powiedziałem, że to są idioci. Ale będziemy, kurde, wszyscy, będzie nam wybaczone. Ciekawe, co on teraz mu mówi w tym konfesjonale. Powiedzi świętej. Nie macie Ryszowskiego. To chyba na komunie. Panowie, ile jest zadzwonę na auto z kościołem? No to, bo nie słyszę, bo tam się zostawił auto na światła, żeby nie odpalić za chwilę. A, to moje, to czekaj, zgaszę światła. Halo? Ojcze nasz. Majster! Majster! Idę, czekaj, bo mnie wołają. Jesteś, wyszedłeś już, co ci kazał odmówić? Co dostałeś? Dwa razy. Ile? Dwa? Aż dwa razy, ojcze nasz? To co ty porobiłeś? Dwa razy. O, jeden raz, ojcze nasz. Czy ktoś jeszcze idzie do spowiedzi? Dobra. Ja idę odmówić. Ja nie jestem godzien. Ja nic nie widzę tutaj, panowie. Co jest? Ja... Panowie, czas na kadzidełka. Czy ja... Nie, nie, uszy, uszy, uszy! A nie, dobra, już myślałem. Moi drodzy, ja za te wszystkie swoje grzechy, które ten... A ksiądz mi nie dał pokuty, ale ja sam sobie narzucam pokutę. Pielgrzymka na kolanach. Jeśli też zgrzeszyliście, to pielgrzymka na kolanach tylko nas może uratować. Czy ktoś może zapuścić mszalną muzykę, spokojną, taką delikatną? A i robimy pielgrzymkę, taką programy się przed rynek. Piękny śpiew, o to właśnie mi chodzi. Dawaj, ty pierwszy. Ksiądz jak zaśpiewa, to kurde najlepiej. Policja przejmuje ten kościół! Nie! Wszyscy przejmują ten kościół! Tu się odbywa pielgrzymka, proszę się trzymać. Który to powiedział? Proszę się przyznać. Panowie, ale ktoś musi go wskazane dopiero. My idziemy w tym, w pielgrzymce pokutnej teraz. Pielgrzymka pokutna wokół kościoła. Czy na rynek, bo nie wiem. Panowie, pierwsze religijne podczas tej pielgrzymki, bo za nudno jest. Patrzcie. Au. Tak policja, który jest w porce udzieliła nam. Kurde, ale nas dużo. Boże, jeden idzie tyłem. Ten to musiał zgrzeszyć dopiero. Który jest w niebie, święcie imię twoje. Królestwo twoje, bądź wola twoja. Boże, to będzie najpiękniejsza, to jest najpiękniejsza pielgrzymka, jaką widziałem. Brakuje nam tylko megafonów. Brakuje nam tylko megafonów. Więcej na mnie potrzeba. Aaaa! Prawie nas potrącił. Na przejadą. Boże, oni są szaleni ci ludzie. Powstańcie, synowie, na kolanach teraz. Na kolanach, ale tyłem. Na kolanach, ale tyłem, powolutku. Ale nie biegać, proszę, nie wolno biegać na pielgrzymce. Pan Bóg wszystko widzi. Wszystko widzi. Patrzcie, nawet mamy medyczne wsparcie tej pielgrzymki i policja ją obstawia. Jeszcze nigdy nie czułem się tak bezpiecznie na pielgrzymce po kawali. Halo, siadaj na auto. No fe. O, przecież ty jesteś ateistą. No ja? Ja cię nawróciłem. Czekajcie, gdzie jest ksiądz? Księże! Gdzie jesteś? Jestem tu, mój synu. Bóg nas prowadzi. Księżu! Księżu, głowa ci weszła w międzyręce. Zaśpiewasz coś? Zaśpiewasz coś, księżu? Byłem ministrantem w komunistycznym kościele, to sobie wtedy śpiewam.
Piękna muzyka. Oho. Naprawdę ktoś puścił muzykę. Proszę księdza, czy to ksiądz tak śpiewa pięknie? Oczywiście. Pielgrzymki tyłem są najlepsze. Boże, jeszcze, już nasze grzechy są w połowie odpuszczone, już jesteśmy w połowie pielgrzymki. Podążajcie za mną, moje owce. Będę waszym pasterzem, który zaprowadzi do ziemi nieba. Do ziemi obiecanej. Do ziemi obiecanej, właśnie tam zmierzam. Piękne skrzypce. Jaka ta muzyka jest piękna! Proszę uwagę, moi drodzy, teraz pierwszy upadek, jak jedzie. Upadek! Tak właśnie upadłem, kiedy pierwszy raz krzyknąłem JP. Helikopter tu się zbliża. Boże, pielgrzymkę nam zagłusza. Co on tym helikopterem tu robi? Droga krzyżowa czy pielgrzymka? To jest pielgrzymka krzyżowa. Policja nie jest. Policja to szatana diabła. To diabły szatana. Diabły szatana mówisz? Coś w tym musi być. Patrz, a tu jakiś koleś chodzi, kurde. W czarnym, co to za koleś jest? Verunus. Łącz do nas. On jest na czarno ubrany, jak demon. Boże. Ty, ja jestem czarny, a ja nie jestem demonem. Ty, nie obrażaj się tu. A ty? Czy ktoś ma pochodnie widły? Ale kogoś ścina. Chłopakiem w końcu, bo ja nie ogarniam. Moi drodzy, musimy tu skręcić na rynek. Skręćcie na rynek, moi drodzy. Co tak jak robię? To u mnie komputer, czy? Pani selekcja, mam pytanie do pana. Pielgrzymka. Teraz mi komputer wybuchnie pewnie. Pani selekcja. Wiemy, blokujemy. Udało się! Wszyscy na oznaczone pole. Udało nam się, moi drodzy! Jesteśmy bezpieczni! To się brzemi robię chyba. Wszyscy przejdą na wyznaczone pole. Pomodlimy się do niebios. Czemu mi tak żyje? Na ziemię. A tu mi nie rwie. Coś mi się ściąga, czekajcie. Ty tak jak twój kolega Defce też hejtujesz medyków, czy nie? Czy jesteś prawilniakiem? Ja nie chcę bana ja na testy. Ja się nie wypowiadam, ja jestem prawilnikiem bardziej. Ja dobra, jestem niego. Prawilniakiem. Ja mogę powiedzieć za niego, ale... Moi drodzy, kończymy tą pielgrzymkę. Ja lubię medyków, ale on powiedział, że się cioty. Dziękuję no, wszystkim tak za przybycie na nią. My nie jesteśmy cioty. Panie, ja jestem. Coś mi tu szumi strasznie dziwnie. Chyba mi uszy zatkało. Nie na panowie żartowałem. Nie cofam samochody do garażu. Ja żartowałem. A podziękujcie naszemu dołowi. No, co CPU się może przegrzewać. Czekajcie sekundę. On lubi medyków. Się zaraz okaże mi... Nie, 55 komputer. Nie wiem, coś się musiało może z serwerem. Chodźcie na dach, chodźcie na dach! Tam się musi nasza sekta, kurde. Aga dobrze pisze. Trzeba pokutować. Chodźcie odpokutować! Coś naprawdę dziwnie się dzieje z tą armą. Jeszcze to przetrzymamy chwilę. Szybko wszyscy na dach! Nie, pewnie trzeba grę zrestartować albo coś.
Zgadzajcie się wszyscy! A, jeden spadł, nie! Chodźcie wszyscy na krawędź! Życie na krawędzi! Wszyscy na krawędź! Ale gruby donate czuję, nadlatuje. Moi drodzy, wszyscy na krawędź! Czy wierzycie w życie wieczne? Dzięki, Alban. Późna pora, ale na pewno się ucieszysz. Jasne, że się cieszę. Super, Alban. Dzięki, pozdrów dziewczynę. Moi drodzy, jeśli wierzycie w życie wieczne, skaczcie! No skaczcie, jeśli wierzycie w życie wieczne. Tylko prawdziwa wiara może, kurde, was oczyścić z grzechu. Majster, raz, dwa, trzy! Majster, czemu nie skaczesz? Boże, jak huczy ten helikopter. Czemu nie skaczecie? Czy się boicie? Przecież wasze grzechy zostały odpuszczone już. Muszę ich zepchnąć. Skaczamy! Majster! Panie inspektorze, proszę ich podtrzymać wszystkich. Strzelam pan. Nie! Skaczcie teraz! O kurde, sparaliżowali mnie. Jak to nie skacze ten z policji? To dobre. Kto nie skacze, ten z policji! I mnie połamało. O, czekaj, został zabity, Mietek został zabity, Battle został zabity, zobaczymy, Artu został zabity, Jan Paweł 2 rozłączony. Czekajcie. Grombuj został zabity, patrzcie, skaczą jednak. To jest lista, kurde, prawilniaków. Teraz się tworzy. Wszystkich zapamiętamy. Grombuj właściwie. No, mogliby zrobić ładny taki deszcz ludzi, a się zawahali. No, dobra, moi drodzy, robimy przerwę.